smakkujaw.pl, smaczna sałatka brokułowa. Przyrządzę dzisiaj fantastyczną sałatkę brokułową. Warto ją zrobić co najmniej z kilku względów. Po pierwsze, że jest bardzo pyszna. Po drugie, że pięknie wygląda. No i po trzecie, że jest zdrowa dzięki między innymi sporej zawartości brokułów, które zawierają sobie sporo żelaza. A zatem będziemy potrzebowali jeden brokuł. My tutaj mamy już ugotowany w osolonej wodzie, tak na al dente. Jeden duży zielony ogórek. Cztery jajka. Sos zrobimy z czterech łyżek jogurtu naturalnego i czterech łyżek majonezu. Doprawimy świeżo zmielonym pieprzem i solą. Mamy tutaj sól kujawską. Jak wiemy, Kujawy słyną z produkcji soli. I żeby nasza sałatka była wykwintna, dodamy 5 deko płatków migdałowych. Przesmażymy je na suchej patelni. Najpierw przygotujemy sos jogurtowo-majonezowy. Mam tu już 4 łyżki jogurtu naturalnego. Dodaję 4 łyżki majonezu. Przyrządzamy najpierw sos, dlatego że żeby się po prostu wszystkie składniki przegryzły. O, i już mamy porcję. To wszystko przemieszamy. Dokładnie mieszamy jogurt z majonezem. I dodajemy świeżo zmielony pieprz. Dodajemy sól. Przemieszamy i odstawimy sos na kilkanaście minut. Przerumienimy teraz płatki migdałowe, a zatem na rozgrzaną patelnię wrzucamy 5 deko płatków migdałowych i tak będziemy je przerumieniać na taki złoto-brązowy kolor. Robimy to oczywiście bez dodatku tłuszczu. Sałatka z takimi prażonymi płatkami migdałów jest naprawdę bardzo smaczna. Można dodać oczywiście bez tej obróbki termicznej, ale już nie smakuje wtedy tak dobrze. Płatki migdałowe można zastąpić również ziarnem słonecznika czy ziarnami pestki dyni i wówczas też bardzo dobrze smakuje, ale my dzisiaj zrobimy z migdałkami. Płatki migdałowe już nam się pięknie przyrumieniły. Cudownie pachną. Jeszcze dosłownie chwileczkę i już wyłączam gaz. O, tyle już będzie w sam raz. Wszystkie składniki mamy już przygotowane, a zatem zabieram się za krojenie ogórka. Robię to na takie większe części. Ogóreczek mamy gotowy, zsuwamy do miski. Brokuła dzielimy też na takie spore części, różyczki w zasadzie tylko na pół. O, brokuł mamy już pokrojony, a zatem przerzucamy do naszej miski. Jajko kroimy na ćwiartki. Oczywiście wcześniej gotujemy na twardo. O, i już ostatnie jajeczko. Mamy tutaj takie ładne jajka z gospodarstwa rolnego. One są takie, jak widać, piękne, żółciutkie w środku. Jajka przekładamy do miski. Wrzucamy część płatków migdałowych. O, już sałateczka zaczyna przepięknie wyglądać. Troszeczkę zostawiamy jeszcze do posypania na wierzch. Dodajemy sos. O, to w zasadzie możemy przelać. Przemieszamy. Sałateczka pyszna jest już prawie gotowa. Ja tylko jeszcze tutaj posypię płatkami migdałowymi. Ona jest naprawdę, tak jak mówiłam, bardzo zdrowa. Polecam ją szczególnie dla pań, które są na diecie, bo jest też niskokaloryczna.
co zrobiliśmy przecież nie z samego majonezu, ale z dodatkiem jogurtu. O, i jeszcze jajeczko na wierzch. I nasza pyszna, zielona sałatka, bardzo zdrowa, doskonała w smaku, jest już gotowa. Gorąco polecam i życzę smacznego.